Nigdy nie zachwycała mnie sytuacja, w której ktoś obdarzony jakimś orderem państwowym oddaje demonstracyjnie order, bo mówi, że nie podoba mu się, że ktoś inny, kogo on nie lubi, dostał takie samo odznaczenie. No, taką sytuację mamy dzisiaj w wypadku pani Ewy Milewicz, zasłużonej dziennikarki Gazety Wyborczej, osoby o ładnym opozycyjnym życiorysie, która otrzymała od Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku. Teraz pani Ewa ogłasza na łamach Gazety Wyborczej, że oddaje ten order, gdyż, jak pisze, skoro Lech Wałęsa i ci, którzy się z nim solidaryzują, są nikczemni, a IPN odważny, proszę przyjąć moje odznaczenie. No cóż, nie przypominam sobie, żeby prezydent Lech Kaczyński przekreślał Lecha Wałęsę jako człowieka nikczemnego. Po prostu uważa, że on miał w swoim życiorysie pewne niedobre karty i uważa, że Lech Wałęsa powinien móc się z nimi rozliczyć. Lech Wałęsa tego nie chce i stawia szantaż. Mówi, albo będzie wizja mojego życiorysu taką, jak ja uważam, albo jestem nikim. Nie, tak nie jest w życiu i tak samo jest w wypadku tych orderów. To, że szef IPN-u Kurtyka patronował w wydaniu książki, która próbowała rozwikłać te epizody życia Lecha Wałęsy, które nie są znane, nie oznacza, że ktoś uważa, że Lech Wałęsa jest nikim. I jeszcze jedno. Ewa Milewicz dzisiaj szydzi ze sformułowania, że ludzie z IPN-u wykazują dzisiaj odwagę. No, pani Ewa, proszę przyjąć do wiadomości, że jednak prezes Kurtyka jest co rusz wyzywany najgorsze słowy, że tacy politycy jak pan Władysław Fasyli proponują, żeby Lech Wałęsa fizycznie rozprawił się z Cęckiewiczem i Gontarczykiem, a z kolei Cęckiewiczowi Lech Wałęsa z lubością wypomina dziadka Zubę i reakcje na to są stosunkowo słabe. Więc troszeczkę odwagi jednak pisanie na nielubiane przez Lecha Wałęsy tematy wymaga i proszę to też przyjąć przy zastanowieniu się nad tym, czy ta decyzja naprawdę była słuszna.